Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam kochani widzewiacy. Miło mi przywitać widzewską społeczność na antenie Radia Widzew. Pozdrowienia z ziemi Śląsko-Dąbrowsko-Zagłębiąskiej od Bodzia Pikuty. Pozdrawiam. Trzecia połowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej połowie. Z tej strony Łukasz Dębowski, ze mną jest Mikołaj Janusik i porozmawiamy dzisiaj o tym, co się działo w meczu, w ostatnim meczu Widzewa. Hej Mikołaj, czy się dobrze słyszymy? Tak, słyszymy się dobrze, cześć i mam nadzieję, że wy też nas słyszycie dobrze. Dajcie proszę znać, bo mieliśmy ostatnio takie ogólne radiowe problemy z YouTube'em. To nie był problem po naszej stronie, bo wiem, że pisaliście nam, że był problem z odsłuchem trybuny prasowej i tak dalej, ale to powiedzmy, że YouTube jakieś tam ustawienia w transmisjach sobie pozmieniał. My musieliśmy też trochę się do tego przystosować, ale już chyba te problemy zażegnaliśmy. Mamy przynajmniej taką nadzieję, także proszę dajcie znać na czacie, czy wszystko jest w porządku, bo no mamy nadzieję, że tak będzie, a jak nie, to będziemy na bieżąco korygować. Dzisiaj będzie audycja ze sporą ilością, można powiedzieć, takiego materiału pomeczowego, bo mamy no klasycznie statystyki, pisze Tomek RDG, że jest ok, także cieszymy się. Mamy statystyki, dużo grafik, jak zwykle, a oprócz tego dwóch gości. Ima Trondić będzie naszym gościem pierwszym za niecałe 10 minut, bo jesteśmy z Imadem umówieni na telefon na godzinę 20.15. Potem trochę później, bo przed godziną 21 połączymy się z Radkiem Sylwestrzakiem, czyli byłym piłkarzem Widzewa. Jeśli macie do obu panów jakieś pytania, to zapraszamy do pisania ich na czacie. Oczywiście nie gwarantujemy, że coś z tego wybierzemy, bo mamy też swoje pytania plus kilka takich, które zadawaliście na Twitterze. No ale przechodząc już do samego meczu, jeszcze mamy trochę czasu do połączenia z pierwszym gościem. To wydaje mi się, nie wiem co ty na ten, Łukasz, na ten temat sądzisz, wydaje mi się, że generalnie nie był to wielki mecz, nie było to wielkie widowisko i no ostatecznie wywieziony punkt z Lubina. Ja mam wrażenie, że generalnie trochę jest zakłamany obraz tego meczu, bo przegraliśmy spotkanie z Wartą i mam wrażenie, że jeśli po meczu domowym jest remis na wyjeździe, po przegranym meczu domowym jest remis na wyjeździe, to ten remis jest jakby mniej go szanujemy. Gdybyśmy wygrali z Wartą, to jakoś bardziej cieszylibyśmy się z tego punktu i byśmy mówili, że no spoko, remis na wyjeździe, a jak przegraliśmy z Wartą, to mam wrażenie, że jest taka większa złość, że nie udało się wygrać. I w sumie to jest poniekąd uzasadnione, ale generalnie nie był to moim zdaniem wielki mecz Widzewa, wielki mecz Zagłębia Lubin. Ja akurat miałem przyjemność oglądania oglądać ten mecz z sektora gości. Także niestety dwukrotnie nasza radość po golach została nam odebrana po nieuznanym golu Marka Hanowska, wcześniej Jordiego Sancheza. No ale ostatecznie Ima Trondić, który dzisiaj będzie, przypomnę, naszym gościem, dał nam ten punkt. I no, wydaje mi się, że remis zasłużony, tak patrząc na, w sensie sprawiedliwy wynik, patrząc na przebieg spotkania. No, powiem tak, no nie był to mecz, który mnie jakoś specjalnie zachwycił. Daleki jestem od tego, uważam, że było to naprawdę słabe spotkanie do oglądania. Chociaż tak jak się spojrzy po meczu, no to można powiedzieć, że tam się niby tak na papierze sporo działo. Dwie nieuznane bramki Widzewa, kontrowersyjny rzut karny, obroniony strzał po dobitce. Później bramka w 99 minucie wyrównująca, plus jeszcze, że tak powiem, zajścia w tunelu, także można powiedzieć, że działo się bardzo dużo, ale niestety jak tak się to wszystko rozłożyło na te 90 minut plus te 13 minut, które doliczył pan arbiter, no to mimo wszystko jakoś dużych emocji ten mecz we mnie nie wzbudził. Może bardziej bym powiedział emocji takich negatywnych, na zasadzie frustracji pewnej,
No, że tak słabo to wygląda i że tak mało się na tym boisku dzieje, że jest tak mało dynamiki, jakiejś takiej walki i nie wiem, chęci, pazerności na zwycięstwo. I to na pewno mnie trochę w tym meczu frustrowało. Natomiast no, patrząc na przebieg tego spotkania, na to, że mieliśmy no, dość dużego pecha, bo dwa nieduże spalone, później ten karny, moim zdaniem tak zde trochę ten karny, plus jeszcze to, że był obroniony i mimo wszystko jak ktoś ma pecha, to wiecie co, gdzie złamie i nam, nawet tu nam się nie udało nic z tego wywalczyć, więc całe szczęście, że w tej 99 minucie zdobyliśmy tą wyrównującą bramkę i możemy sobie ten jeden punkt dopisać, natomiast ja bardzo daleki jestem od zadowolenia niestety. I tak jak mówisz, może byśmy jakoś bardziej optymistycznie na to patrzyli, gdyby nie to, że jesteśmy w takim, no, można powiedzieć, miejscu, w którym gramy zupełnie w kratkę, bo mamy w zasadzie wszystkie wyniki, notujemy jakie się da, czyli wygrane, porażki, remisy, ale w lidze niestety ta ostatnia wygrana była wygraną w Pucharze Polski, a nie w lidze, więc tak punktowo i jeśli chodzi o tabelę, wyglądamy tak średnio. No raczej średnio i trzeba będzie w końcu wygrać, żeby tak na dobre, może nie na dobre, tylko w ogóle zawitać w środkowej strefie tabeli, bo w ostatnich kolejkach raczej nam do tego daleko. Daleko nam też jeszcze do strefy spadkowej, także tutaj myślę, że nie ma powodów do niepokoju, bo o tym też już mówiliśmy wielokrotnie, ale mam wrażenie, że no, duża jest różnica między strefą spadkową a drużynami, które się jeszcze nad kreską znajdują już na tym etapie sezonu. No bo jak sobie spojrzymy, to taka Puszcza Niepołomice ma 13 punktów, Krakowia 15, a Puszcza ma jeden mecz więcej. No a ŁKS i Ruch to w ogóle 9 Ruch, 8 ŁKS, także do bezpiecznego miejsca tracą już sporo tych punktów. No a teraz okazja na w końcu zwycięstwo w lidze, w meczu z Ruchem Chorzów, w meczu zaległym, o tym oczywiście sobie jeszcze porozmawiamy, ale wracając do tego meczu w Lubinie, to no ja uważam, że mecz typowo na remis, że nie było to wielkie widowisko i można powiedzieć, że więcej się mówiło o tym, co działo się po meczu, w sumie też nie bez powodu, no bo wydaje mi się, że takie wydarzenia raczej, wiadomo, że często to się zdarza, że piłkarze trochę się poprzepychają przy okazji jakichś tam kontrowersji czy coś, no ale tutaj mieliśmy już naprawdę sytuację, w której doszło, no, trzeba powiedzieć, do rękoczynów. O to też oczywiście zapytamy Imada Rondicia, ale no, chyba Łukasz, taka sytuacja rzadko spotykana. No być może rzadko, to znaczy nie wiemy, co tam się w tych tunelach tak naprawdę dzieje zazwyczaj, ale żeby faktycznie z tego opisu, z protokołu sędziowskiego, który gdzieś tam zawitał do internetu, to opis jest dość kuriozalny, to znaczy o tym, że bramkarz Zagłębia pobiegł do tunelu, polował na Jordiego, polowanie z nagonką urządził, dorwał go gdzieś tam, złapał za twarz, oczy, rzucił go na ziemię, tam się zakotłowało. To dosyć ciekawe obrazki. Szczególnie, że mówiąc szczerze, tak jakby mecz ogólnie nie był, nie powiedziałbym, że jest jakiś nieprawdopodobnie ostry, nie jest to mecz jakiegoś podwyższonego ryzyka, nie są to derby, nie jest to mecz Widzew-Legia, tylko jakieś po prostu Zagłębie z Widzewem, powiedzmy sobie szczerze, nie mamy jakiejś tutaj szczególnej historii z tym klubem, więc to dosyć zabawne jest, że akurat w takim meczu takie obrazki były gdzieś tam widziane. Aż trochę żałuję, że tego nie można zobaczyć, jakby gdzieś, to byłby hit internetu, jakby gdzieś taka znalazła się z tunelu ukryta kamerka, albo jakby ktoś z zapazuchy wyciągnął telefon i nagrywał to, to mogłoby być naprawdę bardzo zabawnie zobaczyć, jak to wyglądało. Jestem bardzo zdziwiony swoją drogą tego, że Jordi podobno tak się spokojnie zachował w całej tej sytuacji. To jest ciekawa sprawa, bo to raczej znamy go z tego, że dość ekspresyjnie daje po sobie poznać, że targają nim duże emocje, raczej ekspresyjny facet, więc tutaj no, czapki z głów dla niego, że tym razem obyło się bez kolejnej kartki, już tej jeszcze w tunelu, czy jakiegoś tam dodatkowego zawieszenia.
No ale rzeczywiście, takie obrazki, tak jak powiedziałeś, się często nie pojawiają. Ja tutaj od razu wyświetliłem grafikę, żeby ona gdzieś tak w tle naszej rozmowy o meczu tutaj była wyświetlona. To, co się rzuca w oczy od razu, no to jest XG. To aż, powiem szczerze, przez chwilę myślałem, że to jest może jakaś pomyłka, ale w sumie, jak jeszcze sobie przypomniałem, że Zagłębie w sytuacji, kiedy prowadziło 1-0, miało okazję na 2-0, którą obronił Rawas, to w sumie to XG na poziomie około 2 to chyba jest jednak na rzeczy, nie? Jak uważasz? Tak, no w ogóle te statystyki, wydaje mi się, że pokazują trochę. Znaczy jestem naprawdę zaskoczony, że Zagłębie według tutaj tej statystyki miało to ich 2-15, że była taka różnica, bo w sumie Zagłębie no miało kilka strzałów groźnych i tą sytuację Wdowiaka, kiedy piłka naprawdę obok słupka niewiele przeszła, się tak przetoczyła. No i jeszcze pamiętajmy o rzucie karnym zmarnowanym, a rzut karny to pewnie spore podbicie dla XG. A Widzew, patrząc na tę statystykę, no to wykorzystał tyle, co miał z tego, jakby co miał w tym meczu, to zostało wykorzystane i to nawet jeszcze z lekkim zapasem, bo niecałego jednego gola powinniśmy zdobyć, a udało się mecz zremisować. Chociaż nie wydaje mi się, żeby w tym meczu Zagłębie miało taką przewagę, jak pokazuje to XG. Wydaje mi się, że ten rzut karny sporo im tu pomógł. W strzałach celnych jest trochę dysproporcja, a tak ogólnie patrząc na to, no to te podania w trzecią tercję na przykład tutaj widzę z kolei lepsze posiadanie piłki, mniej więcej podobne, lekko na korzyść Widzewa, średni czas przy piłce też podobny. Wygrane pojedynki tutaj Zagłębia akurat górą. Ale jeszcze jedno Widzew, chciałem ci, bo jak tutaj przechodzisz przez to, chciałem, żebyś jeszcze na jedno zwrócił uwagę, czyli dokładność dośrodkowań. I dla mnie po naszej stronie jest ona nieco zatrważająca. Miałem wrażenie, że trener się wypowiadał na temat tego, jak z jakiego miejsca dośrodkowywać, żeby one były jednak skuteczniejsze, a tymczasem, no powiedzmy sobie szczerze, średnio to wygląda póki co. No rzeczywiście, w sumie to pominąłem, ale jest trochę dysproporcja. Wiesz co, Łukasz, wydaje mi się, że do tych statystyk sobie jeszcze może potem wrócimy, bo już tak się trochę zagapiłem. Widzę, że mamy 20:17, więc będę wybierał numer do Imada, bo pewnie już czeka. Okej. Okay. Także dajcie mi chwilę. Powinien być sygnał, mam nadzieję, że jest. Hello. Hello, good evening, Imad, Mikołaj and Łukasz from Radio Widzew here. Hello. Yes. Can you hear us Hello. Properly? Yes, I can hear you. Okay, great. So at the beginning, I would like to thank you for accepting our invitation. Yes, thank you for inviting me. Okay, Imad, the game in Lubin, I would say it was tough. Two goals cancelled because of the VAR, and you managed to score in the last minutes, and Widzew got 1 point from Lubin. Are you satisfied with the result, or maybe you think that the team deserved to win on Saturday? Well, yes, I think we could win this game. Every match we go into, like, we want to win every match. We are mentally prepared and we are ready to win every match. But this game was like this. I think 1-1 at the end, we score last minute, we take this 1 point. But I think VAR canceled two of our goals. Something that is like unlucky, and this penalty that our goalkeeper Ravas saved good, and they scored this lucky rebound. But yes, it's football, these things happen. I think we showed that we can play good and that we can win games. So we must keep working hard, working good, and win games. Yes, I can say like this.
Okay, so now I will translate what you said to our Polish listeners. Zapytałem ogólnie o spotkanie w Lubinie, konkretnie o to, że no, był to ciężki mecz, dwa gole anulowane przez VAR. I zapytałem, czy zdaniem Imada remis, czy są usatysfakcjonowani remisem, czy uważa, że powinni ten mecz wygrać. Imad odpowiedział, że chcą wygrywać każdy mecz, są przygotowani mentalnie. Wiadomo, było trochę pecha z rzutem karnym i z dwoma golami anulowanymi przez VAR. Karny, który Rabas początkowo obronił, ale potem po dobitce bramka stracona. No ale oni będą pracować, żeby każdy mecz wygrywać, bo chcą wygrywać każde spotkanie. Okay, I think I have to ask about what happened after the game, because the goalkeeper from Zagłębie assaulted Jordi Sanchez. Can you tell us more about that situation? I don't know if I can speak too much about this, but I can say what happened on the pitch is like unnecessary, I think, from the goalkeeper to do this to Jordi. I don't know what happened in the game or what made him to do this to Jordi. I think he got deserved this red card without problem, because everybody after saw on the video what he did on the VAR, and I think unnecessary thing from him to do this to Jordi, and I think deserved red card. I can't say more about this. Okay, Imad powiedział, że no nie może nam wszystkiego na ten temat powiedzieć, ale bo zapytałem oczywiście o zachowanie Dudisa po meczu. Imad powiedział, że nie może wszystkiego zdradzić, ale było to niepotrzebne zachowanie bramkarza i zasłużona czerwona kartka. So Imad, so I need to ask you one thing. So how does it feel to score a goal, an equalizer in the dying seconds of the game, especially such a game that we had two disallowed goals and let's say a very controversial penalty, and there is 99th minute and you score a goal. How does it feel? How did it look from your perspective? Yes, I can say first of all, I can say a little bit injured. I was not completely ready. I was ready, but not completely. I was injured. I had some muscle problem, and I said that if I want to help the team. So we were losing 1-0. I got inside, and of course, I wanted to help the team. And this feeling to score in extra time in 99th minute, it's incredible. For me, to score goal, it's incredible. But especially in this moment was even better feeling, I can say. So I scored the goal and I could help the team to take 1 point. Okay, so let me translate. Zapytałem Imada, jakie to jest uczucie strzelić bramkę wyrównującą w 99 minucie w doliczonym czasie gry, szczególnie w takim meczu, kiedy było tyle kontrowersji i kontrowersyjny karny, odebrane dwa gole dla Widzewa. No Imad powiedział, że przede wszystkim nie był całkowicie gotowy, że miał jakieś problemy mięśniowe i nie był gotowy do gry, ale powiedział, że pomoże na tyle, na ile jest w stanie. No i wszedł na boisko, strzelił bramkę. Niesamowite uczucie wyrównać w takim spotkaniu. Imad, so my another question. So you have three goals for Widzew so far, I mean in the official games, two in the league, one in the cup. I need to ask you, should we expect more from Imad Rondić? Should we expect more goals? And how many do you want to score this season? So yes, of course, I want to score goals. This is the thing that I like to do, and I will give my best to score goals and help the team. About number, I don't know. I can't say like exact number, but
I can say as many as I can, I would like to score. I mean, it's my first year in Ekstraklasa, and I really, really love the club. I really love the fans, and I want to make them as happy as much as I can. I will give my, not 100, 200%, I will give. And I will fight for every game, and I hope I score as many as I can. All right, so I will translate. Więc zapytałem yes. Imada, powiedziałem, przypomniałem, że ma w tym momencie dwie bramki strzelone w lidze, jedną w Pucharze Polski. I ile tych bramek chciałby strzelić w tym sezonie i czym powinniśmy oczekiwać więcej bramek? No, on oczywiście odparł, że tak, że chce strzelać jak najwięcej bramek, że można tego oczekiwać, że to jest coś, co stara się zawsze robić. Nie podał oczywiście dokładnej liczby, bo tego nikt nie zna, natomiast skupia się na tym, żeby pomóc zespołowi. Bardzo mu się podoba w klubie, bardzo mu się podobają kibice i na pewno będzie się bardzo mocno starał, żeby tych bramek było jak najwięcej. Okay, Imad, another question from me. How do you feel on the pitch with Jordi Sanchez? How would you rate your cooperation? Yeah, so I can say, as I spoke before in the interviews, I say with Jordi we have a really good friendship, relationship outside of the pitch. And I think we can transform this into the pitch. And I think we show it. Last game showed it, like Jordi did a very big job taking this challenge with goalkeeper. And I scored after goal. I can say it's his assist. I can say that we understand each other. And I hope that in future we can play together and score as much goals together and celebrate together as a team. Zapytałem o współpracę z Jordim Sanchezem i Matt odpowiedział, że mają bardzo dobrą relację także poza boiskiem. Przenoszą to na boisko i myśli, że to widać. I Jordi także wykonał dobrą pracę przy golu na 1-1. Można powiedzieć, że zaliczył asystę. I liczę na to, że w przyszłości będą jeszcze dużo goli razem strzelać. Okay, Imatent, what do you think are the main differences between you and Jordi? I don't know. Honestly to say, every player is different. Every player have their own qualities. Now me to speak, now I can't give my opinion on this. I mean, every player has his own qualities, and I think we both are like quality good players, and I don't know what to say really. Okay. Zapytałem o różnice takie piłkarskie między Imadem a Jordim, no ale Imad, ciężko mu było odpowiedzieć na to pytanie, bo mówi, że na pewno oboje są jakościowymi piłkarzami, każdy ma swoje mocniejsze strony, ale ciężko mu po prostu na takie pytanie odpowiedzieć. Next question is, I would say, not exactly related to football or the game versus Zagłębie, but how do you feel here in Poland, in Łódź? How would you rate those first months in Widzew? Yes, and how do you feel in Poland, in Łódź? Oh, yes. So I can say that really when I came here, I was positively surprised that really the city, the people, Polish people are nice. And I can say all the good things about the city, about the country, about the people. I can say that I'm really positively surprised. I like the city. You have everything here, what you need. And yes, I can say that really I'm enjoying here, and I can say really only good things about here. Zapytałem tym razem o opinię Imada na temat jego pierwszych miesięcy w Polsce, na temat Łodzi, Polski. No i Imad odpowiedział, że kiedy tu przyjechał, był pozytywnie zaskoczony. Bardzo mu się to podoba i może
może powiedzieć tylko same pozytywne rzeczy na temat Polski, na temat Łodzi i Widzewa. Okay, Imad, I also wanted to ask about the mental coach in the team, Paweł Frelik. How would you describe his influence on the team? Do you use his services? Yes, mental coach, yes. We players use his services, and I can say that he knows how to do his job, and I think it has really positive influence on the team, and I think he's doing a good job. So do you have like the team sessions with him, or is it like one-on-one? Now we do it individually. We have it like one-on-one. Each player who wants can participate with a mental coach in his session. And yes, I think it's good, especially for the younger players, to help them mentally, because I think when you are young, you need some help, I think. And I think it's a good thing, and it is positively a positive thing for young players especially. Zapytałem o trenera mentalnego drużyny, jak ocenia jego wpływ na drużynę, czy korzysta z jego usług, i Matt powiedział, że tak, że są jakby sesje z całą drużyną, a także indywidualnie zawodnicy z tego korzystają, i jego zdaniem jest to ważna rzecz, szczególnie dla młodych zawodników. Yes, I can say when you want to succeed, make success and be successful, I think you should work on every aspect of your game, starting from physical, mental recovery, and I think it's really, really good thing for us. Mm-hmm. Teraz Imad jeszcze dodał, że jeśli chce się osiągać sukcesy, to trzeba pracować także właśnie nad aspektami mentalnymi, fizycznymi, nad wszystkimi ogólnie, i jest to po prostu także ważna rzecz. So Imad, one last question from me will be about the referees in Ekstraklasa, in Polish League. I would like to ask you, do you think that maybe the referees are too soft and are like giving like the soft penalties, soft fouls and soft cards? Maybe it should be more like, I don't know, in Premier League, when referees allow for more physical fighting, and you know, the game is, they are much more forgiving. So what do you think? Do you think that it's okay, or maybe it should be a little less, or maybe it's too soft right now? Okay, so I can say, first of all, I think I'm not allowed to speak like too much about this, because yeah, it's something, it's hard to speak. Everybody there has their own opinion. I think every referee is different. No referee is the same. One referee say yes about this, one referee say it's not. I can't say like exactly on some referee or something, but I think, in my opinion, like the referees here look good. They are doing their job. They do what I think they do. I think their best, and maybe someone likes it, someone dislikes it. I don't know. I can't comment too much about this. But in my opinion, about Premier League, I like this style of playing, and yeah, I think it's good, but I'm not the one who will choose how it will be. I try to do my best under every condition, and yes, just you can choose where you play, like how it will be the pitch, or how referee will give something, because I don't have influence on him. I try to give my best, and he is the one who decides if it's full, if it's like this, if you okay. Understand me. Yeah, sure. Of course, I was only asking in general, so I will translate to our listeners now. Yes.
Zapytałem Imada, co sądzi o sędziowaniu w polskiej ekstraklasie. Czy nie uważa, że jest ono zbyt miękkie, że zbyt łatwo daje się rzuty karne, zbyt łatwo odgwizduje się faule i sędziowie mówiąc naszym językiem, po aptekarsku sędziują. I porównałem to do tego, jak jest w Premier League, czyli zapytałem, czy nie wolałby, żeby było bardziej jak w Premier League, czyli gdzie sędziowie pozwalają zawodnikom na więcej. Imad odpowiedział, że tutaj nie wolno mu się nawet wypowiadać za bardzo o pracy sędziów, no bo wiadomo, jest zawodnikiem i to może nie być mile widziane. Natomiast powiedział, że na pewno sędziowie w polskiej ekstraklasie starają się jak najlepiej wykonywać swój zawód. I koniec końców nie do piłkarzy należy decydowanie o tym, czy sędzia odgwiżdże faul, czy da kartkę, tylko ich zadaniem jest granie, a sędziowanie zostawia sędziom. Natomiast porównując do Premier League, podoba mu się to, jak się gra w Premier League i taki styl też by mu na pewno odpowiadał, ale koniec końców podporządkowuje się temu, co jest w Polsce, w polskim sędziowaniu. Okay, Imad, I think that's it from us. So thank you one more time for accepting our invitation, and I hope that next time we will speak in Polish language, because I think that you are making progress in this. Może próbować po polsku, tak? Okay, so next time. Yes. Na kolejny raz, tak? Tak, dokładnie, super. Kolejny raz. Dziękuję bardzo. Miło mi, tak, a na kolejny raz będę mówił po polsku. Okej, to czekamy. I dziękujemy bardzo za rozmowę. And thank you once again and have a good rest of the season. Yes, thank you very much, and I wish pleasant night to our listeners, and yes, until the next time, thank you. Thank you. Thank you, goodbye. Bye. To był Imad Rondić, a my przechodzimy do dalszej analizy meczu, do dalszych statystyk, bo czas nas trochę goni. Bo na 20:50 zdaje się jesteśmy umówieni z Radkiem Sylwestrzakiem, także Łukasz, wyświetlaj dalej, co tu możemy jeszcze słuchaczom pokazać, bo nie wiem, co tam masz w zanadrzu. Dobrze, już. Trochę pytań z czatu wykorzystaliśmy, to o sędziowaniu i też kilka z Twittera, no ale wiecie, że mamy też ograniczony czas, mieliśmy swoje pytania, także mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, ale zostańcie z nami, bo to no nie koniec na dzisiaj. Widzę, że wyświetliłeś statystyki Rawasa, którego wybraliśmy MVP tego spotkania. Tak, czas gry to jest 105 minut, wiadomo, z doliczonym czasem gry. I jeden gol stracony. No nie udało się niestety Heniowi zachować czystego kąta, jak tak oglądałem to spotkanie. Tak, na właśnie żywo, tutaj to o to cię tak muszę zapytać, kurczę, o to cię muszę zapytać jedno, czy generalnie nie byłeś trochę wściekły na to, bo ja powiem szczerze, byłem, bo nie dość, że no już podyktowali przeciwko nam tego karnego wyciągniętego wiadomo skąd, to jeszcze w dodatku Henio wspiął się na wyżyny swoich umiejętności, obronił go nogą jeszcze w dodatku ekwilibrystycznie, po czym nasi zawodnicy stoją jak słupy soli i się przyglądają, gdzie spadnie piłka. Oglądałem tą powtórkę wiele razy i naprawdę przy nieco aktywnej, bardziej aktywnej postawie można było to zablokować. Czy ciebie nie trafił szlak, jak to oglądałeś? Trochę tak, ale wiesz co, też zwróciłem na to uwagę, że no ale wiesz, nie jest to coś, co może powiedziałbym, że to jest bramka na konto obrońców, bo tam jednak sporo tego przypadku było. Oczywiście można powiedzieć, że piłkarze z Lubina byli bardziej zdeterminowani, żeby dopaść do tej piłki, no i to się udało. Ale bardziej mi szkoda było Henia, bo to był chyba jego pierwszy rzut karny obroniony w Widzewie i tak fajnie, że w końcu mu się to udało. Szkoda, że ostatecznie to drużynie nie pomogło praktycznie w żaden sposób, no bo bramka i tak została stracona, tylko że kilka sekund później. I co?
Heniu oprócz tego, czy miał... Była taka sytuacja, że chwilę przed bramką na 1-1 wyszło Zagłębie z kontrą i był taki strzał obroniony przez Henia, gdzie piłka go trafiła gdzieś tam w okolice brzucha. Nie tak, wiem, czy tak. Wiesz, o której sytuacji mówię. Tak, oczywiście. No, no to bardzo, na pewno ja na plus. Myślałem, szczerze mówiąc, jak oglądałem, byłem pewien, że nas skarcą tutaj, że to będzie gol. Bardzo dobre moim zdaniem wyjście Rawasa, bo wiesz, sama sytuacja już może w momencie, kiedy Rawas wyszedł do zawodnika, to już nie wyglądała tak groźnie, no bo jakby, bo wiesz, w powtórce widzimy, że kopnął prosto w niego. Ale cała sztuka polegała na tym, żeby znaleźć się w tym miejscu, żeby ten zawodnik kopnął prosto w niego, bo on po prostu swoim wyjściem uniemożliwił uderzenie w inny obszar tej bramki, więc to była bardzo dobra interwencja i bardzo ważna moim zdaniem. Tak, no także wybraliśmy Rawasa, ale myślę, że było też kilku innych kandydatów, chociażby i Matrondić, który no, dał nam punkt ostatecznie. Zdobywając tego gola. Tak, przeszedłem już widzę, do młodzieżowców. Widzę, że teraz mamy młodzieżowców. I może powiesz parę słów o młodzieżowcach, bo ostatnio mówiliśmy o tym, że jest jakby lepiej, bo i Klimek, i Tkacz, i ostatnio podobał nam się Ignacy Dawid w Pucharze Polski. Czy byłeś zaskoczony, że Ignacy Dawid dostał tak mało czasu w tym meczu? Ja powiem ci szczerze, trochę byłem, bo Widzew nie grał jakoś super dobrze w tym spotkaniu, a z kolei Ignacy Dawid w meczu pucharowym pokazał, że jest w dobrej formie i podejmuje odważne decyzje i myślałem, że nie myślałem oczywiście, że wyjdzie od początku, ale myślałem, że tych minut jednak będzie trochę więcej. A nie, to ja powiem ci szczerze, że myślałem, że wejdzie w końcówce, ale nie spodziewałem się jakiegoś większego wymiaru czasowego. Pamiętajmy, że to jest chłopak, który w Ekstraklasie ma kilka zaledwie występów. Właściwie to chyba przed tym pucharem i meczem z Wisłą Puławy to chyba tylko dwa spotkania, bo 8 minut z Wartą Poznań i 13 z Koroną Kielce w poprzednim sezonie, także trzeba go na pewno powoli wprowadzać i rzeczywiście zgodzę się, wiesz co, bardziej od tego, że dostał mało minut w tym meczu ostatnim, to zdziwiło mnie, że został zdjęty w przerwie w meczu z Wisłą Puławy, bo wtedy się zaprezentował naprawdę nieźle w tej przerwie, znaczy w pierwszej połowie, a w przerwie został zdjęty. To mnie trochę zdziwiło, ale no miejmy nadzieję, że Dawid będzie miał szansę na ogrywanie się w tej ekstraklasie, bo to jest na pewno dla niego ważne. Rezerwy są w czwartej lidze i nie oszukujmy się, że to nie jest miejsce, gdzie tacy piłkarze aspirujący do wejścia do pierwszej drużyny mają szansę na zmierzenie się z przeciwnikami. Nie ma tam po prostu dla takich chłopaków dobrego rywala do grania się, do zmierzenia się, do bycia prawdziwym przeciwnikiem dla nich na ich poziomie, tak? No bo wyniki rezerw to jest jedno, ale nie oszukujmy się, że w tej lidze grają półamatorzy, tak? Więc dla gościa, który chce wejść potem do drużyny ekstraklasowej, ten przeskok jest bardzo duży i te warunki dla nich do ogrywania się w czwartej lidze nie są po prostu najlepsze. A co do pozostałych młodzieżowców, irytował mnie bardzo Klimek w tym meczu. Jedna taka sytuacja mi się przypomina jeszcze w pierwszej połowie, kiedy miał dużo miejsca i chyba skończyło się tak, że wyjechał z piłką za linię końcową. Nie wiem, czy wiesz, o której sytuacji mówię. No, wyleciało mi z głowy, ale też nie zapadł mi w pamięć jakoś pozytywnie po tym spotkaniu. Okej. No właśnie, więc młodzieżowcy byli stabilna forma, utrzymana, czyli taka jak w ostatnich tygodniach i miesiącach, że raczej nie są to piłkarze, którzy tak, są po prostu, bo muszą być, ale żeby to była jakaś super, super wartość dodana dla drużyny, to raczej byśmy nie powiedzieli, ale mówimy o tym co tydzień, więc może przejdziemy do następnego punktu, bo jeśli chodzi o młodzieżowców,
nic się raczej nie zmienia. Tak, ja tutaj, jeśli tylko dwa słowa odnośnie Ignacego Dawida, ja jestem zwolennikiem jednak takiej szkoły, że jak zawodnik młody wchodzi na wysokie obroty, to trzeba go trochę na tą głęboką wodę wrzucić, dlatego że to jest taki moment, kiedy on ma tą pozytywną dynamikę, czyli ta krzywa wznosząca jest i to jest moment, w którym on może, nawet jeżeli na co dzień gra w niższej lidze, się swoimi umiejętnościami i ambicją, taką młodzieńczą pasją i takim brakiem strachu, który zresztą Ignacy Dawid pokazał w ostatnim spotkaniu, może nadrobić pewne rzeczy i to jest ten moment, w którym bezcenne doświadczenie i pewność siebie zbiera. No i też podkręca tempo, bo wiadomo, że w czwartej lidze tempo jest inne, więc tutaj jest taka szansa, żeby trochę podskoczyć parę szczebelków wyżej w swoich umiejętnościach. Dlatego ja jestem takim zwolennikiem, żeby takim zawodnikom jednak nie trzymać ich pod kloszem zbyt długo, tylko żeby tą szansę im dawać. Ale tutaj już przechodzimy dalej. Czyli 15 kolejka PKO BP Ekstra Klasy. Mamy tutaj wszystkie wyniki, powinny się zaraz naszym słuchaczom również wyświetlić. Jeśli chodzi o to, jak przebiegała ta kolejka, no to myślę, że chyba można ją zatytułować tak, że czołówka potraciła punkty, z wyjątkiem Śląska Wrocław, który się umocnił i wykorzystał potknięcia wszystkich pozostałych, czyli można powiedzieć, że Pogoń Szczecin zremisowała z Rakowem, Legia z Lechem, a Jagiellonia z Koroną, co bardzo, bardzo ciekawe, a Śląsk mimo gry w dziewiątkę, mimo tego, że kończył w dziewiątkę, zdołał utrzymać prowadzenie 1-0 i umocnił się w tabeli. Czy może masz jakieś inne zdanie na temat tej kolejki, może jest coś innego jeszcze, na co ty zwróciłeś uwagę? No na pewno zwycięstwo Puszczy 2-0 w Grodzisku jest jakąś tam małą niespodzianką i fakt, że Śląsk ten wynik dowiózł, też jest dość imponujący, tak samo jak powrót z 3-0 na 3-3 ŁKS-u. W drodze na nasz mecz sobie patrzyłem na wynik tego meczu i przy tym 3-0 to już tak, powiedzmy, telefon gdzieś tam głębiej do kieszeni schowałem, nie licząc na to, że jeszcze coś tam się zmieni, a jednak się pozmieniało i to dość diametralnie. No, o meczu Widzewa to mówimy cały czas, także tutaj nie ma co dodawać. Tak jak mówiłeś, Jagiellonia straciła punkty, zwycięstwo Stali u siebie. W takim meczu też na szczycie remis Pogoni z Rakowem i także remis Legii z Lechem. Hit kolejki, który raczej zawiódł. No i remis wczorajszy Ruchu na zamknięcie kolejki z Radomiakiem. Szkoda, bo taki remis Ruchowi nic nie daje pod kątem utrzymania. Wiadomo, że to jest jedno oczko, ale no oni muszą takie mecze z takimi drużynami u siebie wygrywać. Wiadomo, że tam były poprzeczki, słupki, ale szkoda, że tego nie udało się wygrać, bo był na to potencjał. Ogólnie mecz raczej słaby, ale Ruch musi z takimi rywalami sobie u siebie radzić, bo z kim jak nie z Radomiakiem u siebie szukać szansy na komplet punktów. No chciałoby się powiedzieć, to taka troszkę lepsza wersja naszego meczu z Wartą u siebie, bo my ten mecz przewaliliśmy, a Ruch przynajmniej ten mecz zdołał zremisować i wywalczyć punkt, aczkolwiek oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, że Ruch pewnie trochę nam zazdrości tego, że jesteśmy wyżej. No ale zobaczymy, będzie miał okazję na pewno nam trochę tych punktów podkraść w najbliższym spotkaniu. Myślę, że powoli będziemy się przymierzać do zadzwonienia do naszego kolejnego gościa, czyli Radosława Sylwestrzaka, bo umówiliśmy się na godzinę 20.50, jest 20.48, no może jeszcze damy chwilę. Przejdziemy może w tym czasie do, chociaż zastanawiam się, może tabelę zobaczymy sobie na koniec już po rozmowie. A teraz po prostu wybierzemy numer do naszego byłego zawodnika, który oglądał mecz z wysokości trybun. No i podzieli się z nami na pewno swoimi spostrzeżeniami. Także już wybieram numer i zaraz będziemy się łączyć. Chwila, dobrze, mamy.
Halo. Dobry wieczór, Halo. Mikołaj Janusik i Łukasz Dębowski, Radio Widzew z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Słyszymy się dobrze? Ja dobrze słyszę. Okej, no to następnie bardzo panu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. No i na wstępie takie pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby pojawić się na tym meczu w Lubinie? Co tam pana, że tak powiem, skłoniło do obejrzenia na żywo tego meczu Widzewa? No przede wszystkim to, że no jestem teraz aktualnie niedaleko, bo w Zielonej Górze mieszkamy z żoną. Więc do Lubina mam całe tam godzinkę drogi, więc pomyślałem, termin też był taki, że pasował mi akurat, że mogłem zobaczyć Widzew na żywo, więc z przyjemnością zdecydowałem, że po prostu się wybiorę i taka była decyzja, więc zawsze jak gdzieś będę miał blisko, czy będzie to możliwe, jeśli chodzi o moje obowiązki zawodowe, to z przyjemnością się na takim meczu będę zjawiał. Okej, czyli rozumiem, że mimo tego, że ta pana przygoda w Widzewie no już dawno temu się skończyła, to gdzieś tam te wyniki, losy poczynania Widzewa pan śledzi. Tak, na bieżąco i można powiedzieć, że oglądam większość meczy, jak tylko mogę oczywiście, więc tutaj nic nie jest mi obce. Cały czas gdzieś kontakty z ludźmi, którzy są związani czy pracownicy, dalej aktualnie pracownicy Widzewa, czy byli zawodnicy, również z nimi utrzymuję kontakt, więc ten Widzew pozostał u mnie i na zawsze pozostanie, bo to tak. Nie potrafię jakby się rozstać. Będę kibicował i trzymał kciuki, niezależnie czy tam grałem tylko 2 lata, czy aż 2 lata. Więc bardzo się cieszę, że po prostu teraz mogę ich oglądać w Ekstraklasie i trzymam mocno za nich kciuki. No właśnie, no to tak między nami kibicami, którzy sobie chodzimy na mecze i oglądamy. Jak pan ocenia Widzew po tej zmianie trenera, która nastąpiła no już stosunkowo niedawno jeszcze? Jak pan ocenia tą transformację, którą Widzew przechodzi za trenera Myśliwca? Pana zdaniem widać poprawę? Jeszcze nie widać? Pewne elementy są lepsze? Może coś jest gorszego? Jak pan by to opisał? Ja myślę, że jeszcze musimy dać trochę czasu, ponieważ trener Myśliwiec ma swoją filozofię, która jest troszeczkę rozbieżna, jeśli chodzi o filozofię gry z trenera Niedźwiedzia, niż trenera Niedźwiedzia, więc zespół musi, tak jakby można powiedzieć, to załapać i potrzebuje czasu na to, żeby egzekwować to, co trener przede wszystkim chce. Miałem okazję pracować z jednym i z drugim, więc warsztat jednego i drugiego poznałem, także myślę, że ten okres przerwy, gdzie będzie możliwość przetestowania pewnych elementów w sparingach, bo oczywiście teraz na wiele rzeczy nie ma na to po prostu czasu, bo trzeba się przygotowywać z meczu na mecz, z weekendu na weekend i być gotowym na to, żeby walczyć o kolejne 3 punkty w każdym meczu. A uważam, że ten okres przygotowawczy będzie takim, gdzie trener będzie miał naprawdę duże pole manewru i na wprowadzenie swojej metodologii jakby metod treningowych i gry będzie miał na to czas, więc warto poczekać na ocenę dopiero na wiosnę, a liczę, że po prostu będzie bardzo pozytywna. No właśnie, tutaj pytanie, ponieważ wspomniał pan o tym, że miał okazję współpracować z trenerem Myśliwcem i ja chciałem dopytać, no zawsze to się nasuwa takie pytanie, kiedy mamy okazję porozmawiać z kimś, kto już pracował z naszym obecnym trenerem, jaki to jest typ człowieka, w jaki sposób się z nim rozmawia, jak podchodzi do swojej pracy, jak rozmawia z zawodnikami, no i przede wszystkim to, co pewnie kibiców najbardziej ekscytuje, to jest to, i czy rzeczywiście ma takie ofensywne usposobienie, jak się o tym wspomina? Bo Stal była, w której pan też grał u trenera Myśliwca, była znana z ofensywnego stylu gry. I bardzo jestem ciekawy właśnie, czy też tak jako osoba od środka też by pan to opisał w ten sposób. Jeśli chodzi o taką prywatną stronę trenera Myśliwca, to jest to bardzo przyjazny i otwarty człowiek. Łatwo i fajnie nawiązuje kontakty z zawodnikami. Dzięki temu to porozumienie na linii zawodnik-trener jest po prostu takie, można powiedzieć, przyjemne. Jeśli chodzi o
Jakby tutaj. Jeszcze raz, przepraszam, się wybiłem się z wątku. Ale nie, Proszę nie ma o sprawy. powtórzenie tego drugiego, jakby drugiej części pytania. Tak, to znaczy, no pytałem o to, co już pan poruszył, czyli właśnie jak podchodzi do Okej, pracy z ofensywny zawodnikami, styl, a dobra, druga o tą ofensywę. ofensywny styl. Dobra, Tak. wracam. Jeśli chodzi o ofensywny styl, to tak, trenerem myśliwiec ma taką metodę pracy i te treningi były bardzo mocno ukierunkowane na tą pracę, nad poprawą pracy nad ofensywą, nad finalizacją bardzo dużo i często dostosowywał zawodników do odpowiedniej pozycji. Szukał niektórym zawodnikom po prostu pozycji pod ich profil. Także tutaj też trzeba poczekać chwilę, żebym mógł ewentualnie coś pozmieniać, bo jakby też pod kątem tej ofensywy bardzo lubi mieć szybkich zawodników. To też jakby daje mu bardzo mocną przewagę można powiedzieć, w przodzie, gdzie ma swój styl, który powoduje, że drużyny przeciwne wiedzą, jak trener myśliwiec gra, bo oczywiście każdy analizuje i teraz jest coraz więcej lepszych trenerów, ale i tak jest to bardzo skuteczne. I to gdzieś w Stali Rzeszów dało już w późniejszym etapie, bo oczywiście my rozmawiamy tutaj na ten temat, gdzie ja miałem przyjemność grania z trenerem myśliwcem, ale po wprowadzeniu, po przerobieniu pewnych elementów, po dostosowaniu zawodników do tego stylu gry, dało to efekt w postaci awansu do pierwszej ligi. I to tam naprawdę bardzo mocny zespół był wtedy ten drugoligowy Stali Rzeszów, który robił awans i to było widać. I to ta ręka trenera myśliwca była widoczna, że ta konsekwencja i sposób grania dał duży efekt w postaci tego awansu. No Mam właśnie. nadzieję, że będzie potrafił przełożyć to na poziom ekstraklasy, bo oczywiście tutaj jakość zawodników też zdecydowanie jest większa drużyn przeciwnych, aczkolwiek właśnie po dostosowaniu zawodników do jego profilu myślę, że będzie, widzę, będzie jeszcze mocniejszy. No właśnie, chciałem zapytać o tą rękę trenera, bo tak się zwykło omawiać, że czy tą rękę trenera widać, czy nie. I no, kto lepiej może o tym powiedzieć niż były podopieczny trenera. I czy to prawda, tutaj mamy też pytanie od naszego kolegi z czatu, Tomek RDG, zadał pytanie, czy trener myśliwiec to faktycznie taki tyran treningowy, bo tutaj nawet zawodnicy wspominali o tym, chociażby Cyganiks czy Ernest Terpiłowski, o tym, że naprawdę intensywność treningu jest bardzo, bardzo wysoka. Czy to jest rzeczywiście tak, jak wszyscy powiadają, że ten trening jest w porównaniu do pracy z innymi trenerami jest bardziej intensywny. Powiem tak, jeśli chodzi o pracę z trenerem, to tak, to jest bardzo wymagające, z tego względu, że bardzo duży kładzie nacisk na to, aby odbierać w wysokiej strefie, w wysokim pressingu. Dlatego trzeba, no, tak przysłowiowo można powiedzieć, kolokwialnie gonić. Trzeba gonić. I te treningi, które on wprowadza u nas w Stali Rzeszów, dało się odczuć, że początkowo trzeba było się do niej zaadoptować, bo było bardzo dużo biegania, bardzo dużo intensywności. Tam cały czas chodziła piłka, tam cały czas trzeba było szybko podejmować decyzje, szybko trzeba było myśleć, a przy tym ten tempo gry było zdecydowanie większe. Więc tutaj jakby trochę się przychylę do słów chłopaków, gdzie faktycznie te treningi są intensywniejsze. Ale to też dzięki organizacji pracy, to też ma jakby swoje przełożenie, że dobrze zorganizowana praca, bo trener też bardzo wymaga od sztabu, żeby sztab był bardzo zorganizowany. Tam nie ma przestojów, nie ma takiego czegoś, że piłki gdzieś latają. Tam wszyscy pracują i jakby to powoduje, że na tym treningu jest zdecydowanie bardziej intensywnie niż jakby można powiedzieć jest u innych trenerów, gdzie te przestoje są większe, nie? Dlatego tutaj pod tym kątem się zgodzę z chłopakami. No, czyli się potwierdza Ja jeszcze to, chciałem. co słyszeliśmy. Mikołaj, no proszę. Chciałem nawiązać do samego spotkania, bo w sumie tego tematu jeszcze nie poruszyliśmy. Jakby pan przebieg tego meczu ocenił, bo generalnie mam wrażenie, że nie był to jakiś wielki mecz, pasjonujące widowisko, no ale chyba też nietypowa sytuacja, bo dwa gole Widzewowi zabrane przez VAR. No chyba mogą czuć trochę niedosyt widzewiacy po tym spotkaniu.
Myślę, że tak. Mogą czuć niedosyt z tego względu, że w mojej ocenie z przebiegu całego spotkania oczywiście to nie było porywające widowisko ze strony jednej, drugiej drużyny, ale uważam, że Widzew miał większą kontrolę, szczególnie w pierwszej połowie. Więcej sobie stworzył, no ciężko powiedzieć, klarownych sytuacji, ale więcej zagrożenia pod bramką przeciwnika. Widać było tą pomysł na grę i ich chęć przede wszystkim grania właśnie tego ofensywnego. I no mówię, no tutaj jakby tych okazji było trochę jak na lekarstwo, aczkolwiek faktycznie te strzelone bramki nieuznane, poważne, no wiadomo, że trochę gdzieś tam zabiły to widowisko, bo może i otwarcie wyniku w pierwszej połowie przez Widzew też mogły dać tutaj jakby więcej radości i więcej przyjemności do oglądania. Ale nie ma co ukrywać, emocji było, pod koniec meczu bardzo dużo się działo, także było na co popatrzeć. Jeszcze chciałem zapytać o rzut karny pana jako obrońcę. Jakie jest pana zdanie, bo no, sędzia w pierwszej chwili tego faulu nie wyłapał, musiał podejść do monitora. Karny, wydaje mi się, że pewna kontrowersja to jest i sędzia wybroniłby się zarówno z podyktowania rzutu karnego, jak i z tego, gdyby ostatecznie jedenastki nie podyktował. Z perspektywy obrońcy nie chciałbym też, żeby został podyktowany taki karny. Aczkolwiek wiadomo, no może mógł gwiznąć w jedną stronę, jak również mógł puścić grę śmiało i można było to potraktować jako po prostu walka o piłkę, dozwolona walka o piłkę. Ja też się zdziwiłem, że został podyktowany taki karny. Oczywiście później gdzieś powtórki oglądałem, jakiś tam ruch ręką przez jury był, ale czy on był aż na tyle mocny, żeby gwiznąć karnego? Wydaje mi się, że nie. Więc osobiście też nie chciałbym, żeby to było podyktowane grając w takim meczu. No ale ma VAR, po to też ma VAR, że jakby zobaczył, oglądnął, zdecydował, interpretacja sędziego jest tutaj jakby kluczowa, bo to on będzie musiał się tłumaczyć z tej decyzji. Mhm. Jeszcze mamy pytanie z czatu. Czy podoba się panu aptekarskie podejście sędziów, czy jednak styl wyspiarski? Ja jednak styl wyspiarski preferuję. Jednak wolę gdzieś, gdzie ten kontakt jest mocny, też jako gram jako obrońca, więc wolę też takich napastników, którzy potrafią powalczyć, niż można powiedzieć takich przysłowiowych płaczków, gdzie lekko człowiek szturchnie czy dotknie i gdzieś tam płaczą i też sędziowie się na to nabierają. Więc ja wolę, gdzie puszczana jest gra i śmiało można powalczyć. No to tutaj mamy podobny gust. Ja też jako fan Premier League i takiego trochę futbolu oldschoolowego też wolę jednak jazdy na tyłku i trochę takich wślizgów. Mniej mi się podoba ten futbol teraz, gdzie się wszystko, że tak powiem, w zwolnionym tempie ogląda szturchnięcie w skarpetkę. Także tutaj dotknięcie absolutnie jakiekolwiek takie lekkie i tu już mówię, no jakby VAR będzie odgrywał kluczową rolę, nie? Jakby no, ten stary styl sędziowania mi się też bardziej podoba. I teraz mam jeszcze pytanie, no, tak na zakończenie, bo już nie będziemy dłużej trzymać. Czy mógłby pan przybliżyć kibicom, co teraz pan porabia, bo wiem, że jeszcze nadal w piłę pan gra. Czy mógłby pan przybliżyć naszym słuchaczom, jak to teraz się potoczyło, w jakim klubie, jak tam idzie i w ogóle czym się pan teraz zajmuje? Jasne, aktualnie jestem zawodnikiem Lechii Zielona Góra w trzeciej ligowej. Walczymy tutaj o można powiedzieć ligowe punkty. Na razie zajmujemy piąte miejsce i jest gdzieś tam promyk nadziei na to, żeby pograć o coś więcej, a oprócz tego jestem też trenerem motorycznym w Akademii Lechii Zielona Góra i Akademii Maćka Murawskiego, to jest APMM Zielona Góra. Mamy dwie drużyny w elitarnej lidze juniora i trampkarza starszego w CLJ-ce U17 i U15, również z nimi współpracuję oraz zdolną, można powiedzieć, młodzież naszą z Akademii, która gdzieś tam puka do starszych roczników, rywalizuje ze starszymi zawodnikami w lidze tutaj wojewódzkiej również i teraz też zrobiła awans do U19, zrobiła awans do makroregionalnej, także fajne granie dla chłopaków.
Mam dużo pracy pod kątem właśnie rozwoju motorycznego ze wszystkimi i tutaj próbuję otwierać, tak jakby można powiedzieć, umysły i głowę na to, że jednak ta praca motoryczna jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Więc tym się na razie zajmuję i tutaj dużo właśnie pracy pod kątem ukierunkowanym pod kątem młodzieży, aby któryś z naszych podopiecznych wypłynął na, można powiedzieć, szerokie wody, a kto wie, może kiedyś będzie przyjemność go oglądać w Widzewie. No, byłoby super i bardzo, bardzo dobrze to słyszeć, że właśnie już plany na przyszłość pan ma i że się mocno zajmuje szkoleniem dzieciaków, bo tego, myślę, cały czas bardzo potrzeba podnoszenia poziomu naszych piłkarzy właśnie w kraju. Także uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i kto wie, no Widzew też ma duże plany dotyczące swojej akademii, będzie ją rozbudowywał, więc kto wie, może jeszcze tutaj drogi się pana albo pana podopiecznych z Widzewem przetną. Ja Z bardzo wielką dziękuję. przyjemnością. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo było nam przyjemnie porozmawiać o piłce, o meczu, o Widzewie, o tym, czym pan się teraz zajmuje. Także bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno jeszcze ja nie jest to ostatni raz. Jeszcze na pewno będziemy zapraszać do naszych audycji. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję bardzo za to, że. Z przyjemnością było mi również porozmawiać i usłyszeć. Mam nadzieję, że do zobaczenia też na kolejnych meczach. Możliwe, że niedługo odwiedzę Serce Łodzi, także mówię do zobaczenia. No to w takim razie widzimy do się. Zobaczenia. Do Widzewa w takim razie. Do widzenia. Ok. Dzięki wielkie. Dobra, cześć. Pozdrawiam. No to był Radosław Sylwestrzak. Bardzo przyjemna rozmowa. Bardzo też ciekawy ten wątek, moim zdaniem, tej dalszej kariery już prowadzonej tak jakby obok występów na boisku. Jakie wrażenia, Mikołaj? Tak, też przyjemnie się rozmawiało. Myślę, że pan Radosław jest jednym z tych piłkarzy, którzy chętnie do takich inicjatyw jak wywiady przystępują i bardziej jakby dobrze się w tym czują. O to mi chodziło. To jest dobre sformułowanie. No dobrze, mieliśmy dwóch gości, obaj. Jeden piłkarz ofensywny, drugi piłkarz defensywny, obu łączy to, że występowali w Widzewie, jeden nadal jeszcze występuje. Także myślę, że duży rozstrzał. To co, następnym razem pewnie będzie trzeba jakichś pomocników zaprosić i bramkarza jeszcze nam brakuje, nie, Mikołaj? A to pewnie w podsumowaniu rundy tradycyjnie będziemy się tym zajmować po zakończeniu grania na jesień, czyli jeszcze nieco ponad miesiąc nam został i pewnie gdzieś w okresie świąteczno-noworocznym będziecie mogli usłyszeć też na naszej antenie tradycyjnie, jak to zwykle robimy, piłkarza z każdej formacji u nas na antenie, a także postaramy się o rozmowę z trenerem Danielem Myśliwcem. Także no, już przygotowujcie śledźcie pytania. Nas uważnie. I tak, już przygotowujcie pytania, bo będziemy na pewno taki cykl organizować, tak jak to robimy zawsze po zakończeniu rundy. Możecie też dać znać, których piłkarzy chcielibyście na naszej antenie usłyszeć. A my chyba przechodzimy dalej. I widzę, że mamy trenerów, tabelę. Bo dwóch mieliśmy w tym sezonie. No właśnie, bo to w sumie mieliśmy dwóch, to może obu zaprosimy, a może, no zobaczymy. Ale przechodząc do tabeli, widzę, że mamy górną tak. część na razie. Tutaj niezmiennie Śląsk liderem, który powiększa przewagę nad Jagiellonią. Śląsk dalej zaskakuje, dalej wygrywa. I Jagiellonia zremisowała, no ale utrzymuje drugą lokatę, bo Lech i Raków także zremisowali, Pogoń także zremisowała, no i Legia też, bo grały, bo były dwa mecze między sobą, tych czterech drużyn z pozycji 3-6. Zagłębie Lubin, nasz rywal na siódmej pozycji, Radomiak po remisie z Ruchem na ósmej, Górnik przegrał w Mielcu, więc zamyka tę górną część tabeli, no a my niestety w tej dolnej połówce
No ligowej właśnie, i stawki. powiem szczerze, nie Szkoda. podoba mi się strasznie to, co widzę. Ja pamiętasz, zawsze powtarzam to, że mówiłem przed sezonem, że będziemy się bić o miejsca 12-15 i niestety, oby to nie była moja klątwa, chociaż z drugiej strony może się okazać też i zbawieństwem, być zbawienne na koniec sezonu, gdyby coś szło nie tak, ale no sam powiedz, no nie wygląda to najlepiej. No, mamy 16 punktów, 13 punktów opuszczanie połomica, która już jest w strefie spadkowej. No tak, z drugiej strony rzeczywiście teraz to nie wygląda najlepiej, ale z drugiej strony zakładając, że wygramy zaległy mecz z Ruchem, oczywiście ja nie dopisuję nam 3 punktów, żeby nie było, ale wtedy wylądowalibyśmy na 9. miejscu. I nie mówię tego w kontekście tego, że z Ruchem na pewno wygramy, tylko bardziej, żeby udowodnić to, że ta tabela jest płaska, tak? I tutaj dwa zwycięstwa z rzędu, powiedzmy, i remis, jakieś tam regularne dostarczanie sobie punktów, po prostu jest od razu promowane wyższym miejscem w tabeli, bo ta tabela jest płaska i te różnice są naprawdę niewielkie. No, różnica między miejscem 15 a miejscem 7 to jest 6 punktów, więc wydaje mi się, że to jest dość mało. No, także spokojnie, spokojnie. Kalma, kalma. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, no tak jest, ale też ja się trochę obawiam tego meczu z Ruchem, powiem szczerze, bo on został, no to znaczy chciałem powiedzieć, że przychodzi w nie najlepszym dla nas momencie, ale tak naprawdę to klub sam wybrał ten moment. W moment, w którym część zawodników będzie na kadrze, część mamy zawieszonych za kartki, mamy jeszcze zawodników kontuzjowanych, więc nasza kadra będzie dużo bardziej osłabiona niż kadra Ruchu, a wiadomo, że Ruch też będzie grał o życie. W związku z tym tutaj tanio skóry nie sprzeda i będzie to mecz przyjaźni, być może na trybunach, natomiast na boisku mogą lecieć iskry. Więc ja mówię, dlatego ja tak. Ja oczywiście wiem, że tutaj ilustrowałeś tylko płaskość tabeli, natomiast ja też jakby nie dopisuję tak na zaś tych punktów zdobytych z Druhem, bo myślę, że różnie, różnie może być i myślę, że niestety taki właśnie mecz z Wartą u siebie pokazał, że no nie jesteśmy jakimś takim jeszcze zespołem, o którym można by powiedzieć, że u siebie to w zasadzie punktów nie traci, czy tam nie przegrywa. Myślę, że to nadal jeszcze wygląda tak średnio u nas. I przechodzę do naszego ostatniego punktu, to jest nasz autorski pomysł z Radia Widzew, czyli tabelka pokazująca, ile nam brakuje, ile jest wymaganych punktów potrzebnych do 11. miejsca, czyli tego, które klub przed sezonem określił jako cel minimum. Czyli cel minimum, żeby zająć to miejsce 11, czyli jedną pozycję wyżej niż sezon temu. No, na razie po 14 spotkaniach mamy 1,14 punktu na mecz, co w końcowej prognozie daje nam 39 punktów. Teoretycznie według tych wskaźników tutaj powinno to dać utrzymanie, natomiast pamiętamy, że jesteśmy cały czas w tej rundzie, która zwykle historycznie na Widzewie uchodzi za lepszą, a ta gorsza dopiero przed nami i myślę, że to właśnie może napawać niejakim pesymizmem, chociaż mam nadzieję, że po prostu zagramy w tym sezonie dwie równiejsze rundy, a nie jedną, no jednej już rewelacyjnej nie zagramy, tak jak wcześniej u trenera Niedźwiedzia, bo już byśmy, gdyby tak miało być, to już by tak było. Natomiast po prostu mam nadzieję, że ta nadchodząca nie będzie taka jak ta druga u trenera Niedźwiedzia. Co ty o tym sądzisz, Mikołaju? Zgadzam się, to też chyba przed tygodniem poruszyliśmy ten temat, że fajnie by było zagrać się lepszą wiosnę, żeby ta praca trenera Myśliwca przyniosła w końcu takie bardziej widoczne efekty, to znaczy, no, żeby ten czas pracy, to znaczy, że po prostu wiele osób mówiło, że potrzeba czasu, żeby ta praca przyniosła efekty. Mam nadzieję, że te efekty zobaczymy chociażby po zimowym okresie przygotowawczym. Mam taką nadzieję i liczę na odwrócenie tego trendu, że wiosna może tym razem będzie lepsza. No i, ale to jeszcze będziemy się tym martwić za parę miesięcy, bo jeszcze mamy miesiąc grania w rundzie jesiennej. Zgadza się. My już jak zawsze, kibic jak zawsze wypatruje przyszłości, martwi się na zapas, ale miejmy nadzieję, że trochę transferów, trochę może zwyżkowej formy, trochę powrotów z kontuzji, no i jednocześnie dłuższy czas pracy trenera Myśliwca zagra wszystko na naszą korzyść i koniec końców będzie po prostu dobrze.
No co, myślę, że będziemy kończyć. Jesteśmy i tak już 15 minut po czasie, także przedłużyło nam się trochę, ale dużo się działo, było sporo rzeczy do omówienia, mieliśmy dwóch bardzo ciekawych gości. Mikołaju, czy masz jeszcze coś do dodania? Nie, no dziękujemy, że słuchaliście. Mamy nadzieję, że podobały Wam się rozmowy z dzisiejszymi gośćmi i jutro rano oczywiście 10 trybuna prasowa. No i sprawdzajcie ramówkę, śledźcie nasze social media, wspierajcie nas na Patronite albo przez YouTube'a, jeśli macie taką chęć. Zachęcamy oczywiście. No i słyszymy się za tydzień w kolejnej trzeciej połowie. Miejmy nadzieję, że tym razem po zwycięstwie w końcu nad Ruchem Chorzów. Oczywiście, także tak jak Mikołaj wspomniał, lajkujcie, podawajcie dalej, piszcie komentarze. Pamiętajcie, jesteśmy radiem kibicowskim, od kibiców, dla kibiców i dla Was to robimy. Także z mojej strony dziękuję Wam bardzo Łukasz, Łuki Dąbowski oraz Mikołaj Janusik, który był ze mną i do zobaczenia w następnych audycjach, a najbliższa o 10:00 Ryan pogada z Wami w trybunie prasowej o tym, co tam ciekawego napisano o Widzewie. A za uwagę dziękuję bardzo na teraz i hej, do Widzewa. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.